Tak jak ostatnio mówiliśmy o Gorczańskim Parku Narodowym, tak teraz w części drugiej powiemy o Parku Krajobrazowym Beskidu Małego. On rozciąga się na 257,7 km². Jak już mówiłem Wam, leży w dwóch województwach, odpowiednio w województwie śląskim powierzchnia jego ma 165,4 km², a w Małopolsce 92,3 km². Park utworzony w 1998, natomiast w tym parku mamy 3 rezerwaty przyrody, 2 utworzone w 1960 i 1 w 1973. Rezerwat numer 1, czyli Szeroka w Beskidzie Małym, chroniona jest tam Puszcza Karpacka, utworzony rezerwat w 1960 roku. Drugi rezerwat to jest Zasolnica w Beskidzie Małym, Zasolnica utworzony rezerwat w 1973 roku, chroniona jest Buczyna Karpacka. I trzeci rezerwat, zwany Madochorą, czyli w pobliżu góry Łamanej Skały, utworzony rezerwat w 1960 roku, pięknie zachowany stary drzewostan. Napomknąłem o podziale samego Beskidu Małego, trochę o nim nie opowiedziałem, natomiast teraz, tak jak mówiłem Wam, tak po części, Beskid Mały można podzielić na dwie części i nie chodzi mi o część śląską i małopolską, tylko w Międzybrodziu Bialskim, jak i Żywieckim przepływa rzeka, która oddziela część zachodnią, mniejszą, zwaną masywem Magórki Wilkowickiej, gdzie najwyższym szczytem jest Czupel i w sumie on jest najwyższym szczytem całego Beskidu Małego, 933 metry nad poziomem morza. Natomiast po prawej stronie, na wschodzie, wschodnia część, która jest znacznie większa, to jest tak zwany Beskid Andrychowski albo Góry Zasolskie, ponieważ leżą te góry za rzeką Solą. I tam najwyższym szczytem jest wspomniana Łamana Skała, 929 metrów nad poziomem morza. No i ostatnio też wspominaliśmy w Gorcach o dwóch ważnych osobach, czyli Władysławie Orkanie i Tomaszu Chlipale, zwanym Bulandą. Dzisiaj również należałoby wspomnieć o osobach związanych z Beskidem Małym. I pierwszą osobą, chyba nikogo nie zaskoczę, powiem, że jest to polski papież Jan Paweł II jako młody ksiądz, ale jeszcze wcześniej jako młody chłopiec mieszkający w Wadowicach, a więc jednym z tych miast, które wymieniłem, które należą do Beskidu Małego, często przechadzał się szlakami w stronę Leskowca czy w stronę góry zwanej Jaworzyną. Obecnie ta góra nosi nazwę Groń Świętego Jana Pawła II, natomiast pierwotnie była to Jaworzyna. Często tam bywał zarówno jako jeszcze osoba świecka, potem jako ksiądz, a także jako kardynał, gdzie w 1970 roku odprawił mszę świętą właśnie w kapliczce, która została tam na tej Jaworzynie wybudowana. Druga osoba to postać Władysława Midowicza. Żył w latach 1907-1993, geograf, meteorolog, działacz turystyczny, miłośnik turystyki górskiej i znakarz. Jest odpowiedzialny za wyznakowanie wiele różnych tras. Między innymi on wyznaczył szlak Perć Akademicką na Diablak, jedna z przełęczy w pobliżu schroniska Leskowiec, pomiędzy Groniem Jana Pawła II a Leskowcem, nosi właśnie od jego nazwiska.
Następna osoba to postać Czesława Panczakiewicza. Wspomniałem, jak już rozmawialiśmy o tym przedgórzu, tam jest właśnie przełęcz tego pana. Jest to człowiek żyjący w latach 1901-1958, działacz turystyczny, także inicjator i nadzorujący budowę schroniska na Leskowcu. Zresztą to schronisko od 2002 roku nosi, jest jego imienia. Ten człowiek jest odpowiedzialny również za wytyczenie pierwszego szlaku z Wadowic na Leskowiec, obecnie w małej części zmienionym biegu jest to ten szlak niebieski. Myśmy tym szlakiem niebieskim szli z Krzysiem Szabarkiewiczem, tylko myśmy szli od Leskowca do Wadowic, więc to możecie zobaczyć u mnie na kanale. Ja wam w opisie napiszę, która to była dokładnie trasa. Chyba się nazywa Ścigając się ze czasem, czy spóźniona trasa. To jest trasa bardzo ciekawa, bo ona jest ze Ślemienia. Tam jest Łamana Skała, Smrekowica i parę szczytów, które znajdują się na tym głównym paśmie idącym na Leskowiec. Kolejna osoba, postać związana z tamtymi miejscami, Emil Zegadłowicz, który wychowywał się w dworku w Gorzeniu Górnym. To jest taka mała miejscowość położona w pobliżu drogi krajowej nr 28 i tej teraz Świnnej Poręby, tego zalewu, o którym już Państwu mówiłem. Tam się też kończy ten grzbiet właśnie z Andrychowa idący przed pasmo tak zwane. Jest to poeta, prozaik, znawca, tłumacz, natomiast również propagował w swoich utworach poetyckich znaczenie Beskidu Małego i dużo akcji, czy też dużo tematów jego wierszy dotyczy właśnie zagadnienia Beskidu, w którym się wychował. W tym Gorzeniu Górnym, w tym właśnie dworku znajduje się Muzeum Emila Zegadłowicza. Polecam, jak skończy się koronawirus, obejrzyjcie, zobaczycie pracę i twórczość tego człowieka, który żył w latach 1888-1941. I kolejna osoba, która jest związana nie tylko z Beskidem Małym, ale ze wszystkimi Beskidami. I nie mówię tu o Jerzym Kondrackim, od którego oczywiście doceniam jego pracę i zaangażowanie, ale mówię tutaj o panu Kazimierzu Sosnowskim. Jego imienia jest Główny Szlak Beskidzki. On wytyczył wiele tras w różnych Beskidach, był inicjatorem wielu różnych schronisk, żył w latach 1875-1954, jest profesorem Akademii Handlowej w Krakowie, twórcą wielu szlaków i autorem wielu bardzo dobrych i dokładnych przewodników, zarówno turystycznych, jak i miejskich. Punkt ósmy, Góra Żar, o której już mówiłem, elektrownia szczytowo-pompowa, wybudowana w roku 1979, druga największa taka tego typu elektrownia w Polsce po Żarnowcu, ale jako jedyna jest to podziemna, korzysta z kaskady rzeki Soła, która przepływa przez Międzybrodzia i potem płynie w stronę Kęt. Natomiast ważną rzeczą jest, że pomysłem na zbudowanie tamy w Porąbce to z inicjatywy Gabriela Narutowicza, późniejszego prezydenta Polski w okresie II Rzeczypospolitej.
No i ostatni punkt, dziewiąty. Charakterystyka tego Beskidu. Ten Beskid będzie zawsze przeze mnie kojarzony troszeczkę tak jak Beskid Wyspowy, z bardzo ostrymi podejściami. Natomiast ile mieliśmy w Beskidzie Wyspowym większości wyspy, no to tutaj troszeczkę tak byśmy jak z tymi pasmami Ostrej czy też Lubonia, Lubomira i Łysiny. No właśnie mam na myśli, że jest bardzo mocne podejście. Niekiedy są ściany, tak jak na przykład na Leskowiec od strony... ta miejscowość, Boże mój... Odrzyk, tam jest bardzo mocne podejście. Mocne podejście, że to jest na Gancarza od północnej strony. Także trzeba naprawdę sobie poćwiczyć takie podchodzenie mocne, takie ostre podejście, takie mocniejsze podejścia, takie fragmenty, które są mega ostre, potem się to trochę wypłaszcza, potem znowu mamy taką akcję mega ostrą. No i to, że ogólnie jest tam dosyć duże, rozległe pasmo, tych pasm dodatkowych nie jest dużo, w tej zachodniej części mamy to pasmo rozbudowane od Gaika na wschód i zachód i tutaj pasmo od Magury Wilkowickiej aż po Czupel, główne pasmo od północy, czyli od Porąbki, idzie taką sinusoidą, kończy się na Magurze Ponikiewskiej. Oczywiście wiele z tych szczytów to są zworniki, więc od nich odchodzą kolejne pasma. Jest natomiast dodatkowe pasmo, które idzie od Kodzieży Rychwałckiej przez te szczyty gibasowe aż do Łamanej Skały. Bardzo ładny szlak z wieloma jaskiniami i krasowymi zjawiskami w pobliżu Łękawicy. I mamy oczywiście ten już wspominany wielokrotnie na łamach tego vloga i poprzedniej części pagórki, czy też te górki w tym takim wale przedgórskim ciągnącym się od Andrychowa aż do Gorzenia Górnego. To taka krótka charakterystyka. Oczywiście warto oglądać, wejść na Gronianę Pawła II, zobaczyć sanktuarium, które tam się znajduje na szczycie Groni, zobaczyć ten przepiękny widok z szczytu Leskowca, potrudzić się wejściem nawet od tych rzyk czy w jakikolwiek inny sposób, bo naprawdę warto. Polecam także Beskid Mały zimą. Oczywiście jest ciężej, ale bardzo często w tych partiach znajdują się pięknie oblodzone drzewa, które po prostu robią taką przepiękną mozaikę i macie możliwość zrobienia wielu pięknych zdjęć. Polecam również platformę widokową na Magurze Wilkowickiej, z której widać Beskid Śląski, Żywiec, Beskid Żywiecki i też Małą Fatrę. No i co? I na pewno warto wejść na Czupel, wjechać kolejką albo wejść na Górę Żar, przejść się, spróbować swoich sił, zobaczyć. Beskid Mały osobiście bym polecał po takim wstępnym rozpoznaniu siebie po Beskidzie Wyspowym lub Beskidzie Makowskim. Chociaż znam osoby, które zaczynają od Beskidu Małego. Wszystko zależy od tego, jak jesteście wyćwiczeni. No więc mam nadzieję, że będę często wpuszczał te filmy. Oczywiście, no tak jak mówię, trochę czuję jednak to, że muszę siedzieć w domu. I to trochę stąd się biorą te przerwy pomiędzy odpowiednimi odcinkami. Ale postaram się dla Was, żeby te odcinki po pierwsze były często i żeby były ciekawe. Także żegnam Was, kochani, i widzimy się w najbliższym czasie. Albo we vlogach, albo w jakiejś może trasie. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem. I nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.